Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, ale tutaj z góry muszę podziękować moim pracodawczyniom, czyli pani dyrektorowie Galle i pani dyrektor Barbarze Korsak, za to, iż umożliwiły utworzenie mojego pomysłu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie, ale i również muszę podziękować wszystkim nauczycielom, którzy tak naprawdę podjęli się pracy w ramach wolontariatu, bo robimy to bezpłatnie, a tak naprawdę duże zaangażowanie zostało tutaj ukazane problemami, które się pojawiły wokół nas. Myślę sobie, że nastąpiła taka nowa doba roli pedagoga specjalnego, który mimo swoich codziennych obowiązków powinien właśnie również podjąć pewne działania dotyczące wsparcia innych, nie tylko dzieci, ale i też swoich koleżanek, kolegów, którzy w tej chwili w toku edukacji włączającej borykają się z trudnościami w organizacji tego procesu, z trudnościami w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Działania Edukacyjnego Centrum Konsultacji są skierowane do nauczycieli i w tym zakresie są realizowane pewnego rodzaju ścieżki. Po pierwsze, to udzielanie porad specjalistycznych, konsultacji merytorycznych pod względem pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, pod względem zaburzeń zachowania, trudności wychowawczych, tudzież innych, z którymi spotykają się nauczyciele na co dzień w swojej pracy. Często bywa tak, jak wspomnieli moi przedmówcy, czyli pan dyrektor i jego tutaj nauczyciel, iż nauczyciele tak naprawdę nie mają świadomości tego, jakie dziecko przychodzi do nich do szkoły. W toku tej edukacji włączającej staramy się właśnie ich pod tym kątem wspierać. Kolejnym ważnym zadaniem jest organizacja zajęć i lekcji otwartych i prezentacja naszych dobrych praktyk. Jak wiemy, na pewno te dobre praktyki są obecne w każdej szkole, ale nie każdy jest skłonny je pokazać. My wyszliśmy na krok do przodu i zapraszamy do siebie, nie tylko nauczycieli, ale i również rodziców, do tego, by mogli poobserwować, w jaki sposób nasi nauczyciele pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jakie metody wykorzystują, jakie środki w różnego rodzaju zajęciach. Mam tutaj na uwadze zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapeutyczne, korekcyjne, rewalidacyjne. Różnego rodzaju zajęcia, które są organizowane również na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, to szereg zajęć pozalekcyjnych, które starają się uwrażliwiać dzieci, ale i też akcentować ich zainteresowania. Stąd też chcemy również pokazywać dobre praktyki tych działalności, które również są możliwe do obserwacji podczas naszych zajęć. Działania skierowane do rodziców to przede wszystkim prezentacja form edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ale i też ta prezentacja dobrych praktyk, jeśli chodzi o czas pracy wychowawców w grupach wychowawczych w naszym internacie. Często bywa też tak, iż rodzice, którzy trafiają do nas, oprócz takich typowych pytań o problemy z prawem oświatowym, organizację pewnego toku nauki dziecka w szkole różnego typu, po prostu borykają się z problemem, co ja mam z tym dzieckiem zrobić w domu, jak pewnego rodzaju działania zorganizować, żeby upłynnić je na co dzień po prostu w warunkach domowych. Tego rodzaju informacje mogą również od nas uzyskać. Te indywidualne konsultacje pokazały nam i szereg rodziców, którzy są zainteresowani udziałem w nich, a wspomnę tylko, że odbywają się one dwa razy w tygodniu cyklicznie, we wtorki i w czwartki, pokazały, jak dużą dozę problemów spotykają rodzice na swojej drodze, mając dziecko z niepełnosprawnością. Trzecie działania, grupę osób, którą wybraliśmy, są to studenci, bowiem poszliśmy dalej jeszcze,
w zamysłach, aby móc również uwrażliwiać tych, którzy mają stać się przyszłymi pedagogami. Jeżeli faktycznie ta edukacja włączająca ma mieć sens, to tutaj już wcześniej było powiedziane podczas jednej z prezentacji, iż należy ją wprowadzać bardzo wcześnie. Więc myśląc o wczesnym wprowadzaniu pewnych działań, skierujemy nasze dobre praktyki do studentów, którzy mogą przychodzić na te praktyki do naszego ośrodka, którzy mogą odbywać w nim wolontariat, ale i też brać udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych. No i skąd teraz ta nazwa specjalny TIK trzy razy tak? Otóż wykonując pewnego rodzaju działania związane z wywiadem, otrzymaliśmy informację o tym, iż nauczyciele są jak najbardziej na tak. Dlaczego technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Po pierwsze, wykorzystywane są one w diagnozie. Na terenie naszej placówki funkcjonuje mnóstwo programów, które w pełni opracowane przez specjalistów są wykorzystywane w diagnozowaniu dziecka. Oczywiście kolejny krok to terapia, czyli różnego rodzaju programy skierowane na poszczególne usprawnienie funkcji dzieci, a w związku z tym, iż u nas w placówce przebywają głównie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, to tej pracy korekcyjnej, rewalidacyjnej i terapii jest naprawdę bardzo wiele. Stąd też technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w organizacji zajęć rewalidacyjnych, dostosowaniu warunków i przede wszystkim uatrakcyjnianiu lekcji. Drugie dla TIK-u od uczniów. Powiem szczerze, że w chwili, kiedy zaczęliśmy wprowadzać te technologie na teren naszej pracy w ośrodku, staraliśmy się przede wszystkim poszerzać wiedzę, ale i uczniowie zaczęli nabywać nowych umiejętności. Wspomaganie rozwoju życia społecznego w tej dobie informatyzacji okazało się bardzo ważnym elementem, gdyż chociażby utrzymywanie kontaktu poprzez komputer, tablet czy tablicę interaktywną z innymi rówieśnikami w wykorzystywaniu różnego rodzaju komunikatorów internetowych okazało się strzałem w dziesiątkę. Nawiązane nowe przyjaźnie, nowe relacje z innymi rówieśnikami, również pełnosprawnymi, sprawiły, iż te dzieci mają więcej chęci do tego, by pracować na lekcjach, ale i mają większą motywację do nauki. Lekcje są przy tym również atrakcyjne. I dlaczego trzecie tak od rodziców? Powiem szczerze, że tak jak tutaj wspomniał pan dyrektor wcześniej, aktywne uczestnictwo rodziców w rozwoju dziecka jest elementem niezbędnym. Nabywanie tych umiejętności i podążanie za potrzebami również, tak jak zresztą w przypadku nauczycieli. Natomiast często zdarza się tak, iż kontakt rodzica z wychowawcą jest na tyle utrudniony, iż pomagają te technologie informacyjne, chociażby w nawiązywaniu kontaktu poprzez mail czy poprzez rozmowę w różnych programach z wizją. Staramy się zwracać również uwagę na budowanie grup wsparcia i zwiększanie motywacji do oddziaływań zmierzających do efektywnego rozwoju dziecka, tak aby go włączać jak najpełniej w życie społeczne. I myślę, że dzięki tym technologiom właśnie bardzo skutecznie udaje nam się to zrobić. Jakie dobre praktyki są realizowane w ECK? To głównie interaktywne lekcje, czyli te otwarte lekcje, które przekazujemy innym, realizowane przez nauczycieli naszego ośrodka. Lekcje multimedialne w szkole podstawowej, projekty edukacyjne w gimnazjum, ale i też elementy rewalidacji, korekcji i kompensacji. Te elementy, które wykorzystujemy, powodują, iż faktycznie dzieci są bardziej zaangażowane w pracę, bardzo chętnie pracują na lekcjach, a poza tym rodzaj niepełnosprawności, którą się odznaczają, w pełni jest w stanie odzwierciedlić ich potrzeby, które właśnie dzięki tym technologiom staramy się zaspokoić. Myślę, że tutaj takim bardzo szczegółowym elementem jest praca rewalidacyjna i kompensacja,
Stąd też różnorodne również pomysły nauczycieli, specjalistów, które mogą być obserwowane przez innych w ramach działań ECK, a prowadzonych przez nauczycieli specjalnego ośrodka wydaje się, że są ogromnie cenne. Na domiar tego pozostaje powiedzieć, iż nie do końca tak wszystko wygląda to kolorowo, bowiem nam tak naprawdę jeszcze do końca nie wystarcza pewnych elementów, które być powinny w naszych szkołach, nie tylko mówię tutaj o szkołach specjalnych, ale i innych, czyli ciągle niewystarczające jest tych środków finansowych na te technologie. I tutaj zapewnienie korzystania wszystkich uczniów z pewnego rodzaju możliwości komunikacyjnych, myślę, to jest kolejne zadanie, które mam nadzieję dzięki programom ministerstwa będzie mogło być realizowane. U nas w warunkach szkolnych zdarza się tak, iż specjalne TIC są dostosowane tylko i wyłącznie przez nauczycieli, którzy mają takie chęci i którzy są po prostu do tego poniekąd też zobligowani z racji naszej pracy. U nas jeszcze ciągle niewystarczająca, nieadekwatna liczba jest programów multimedialnych kierowanych do określonej grupy uczniów. A i często też te indywidualne potrzeby są niezgodne z zasobami, które są w domu. Także myślę, że tutaj kwestie finansowe również rodziców mocno ograniczają. Na koniec wiem, że zostały mi 2 minuty, więc pozwolę sobie pokazać Państwu fragment lekcji otwartej, która została zrealizowana właśnie przez nauczycieli Edukacyjnego Centrum Konsultacji, nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którą obserwowało, hospitowało kilku rodziców, hospitowali tą lekcję inni nauczyciele. Było również dziecko z autyzmem, które po prostu staraliśmy jakoś włączyć się w ten proces, a lekcja była prowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Ja tylko chciałabym, abyście Państwo zwrócili chwilkę uwagi, bo pewnie z całego filmu nie uda nam się tutaj wyświetlić. Film ma tylko 7 minut, ale rozumiem ograniczenia czasowe. Chciałam tylko, abyście Państwo zwrócili uwagę na straszną motywację i chęć pracy przy tablicy interaktywnej dzieci. Dzieci w tej grupie akurat to dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami mowy. Także tutaj pewnego rodzaju również połączenie metod i treści zostały skumulowane na tyle, aby ta lekcja była efektywna. Także ja Państwa zostawiam z chwilką filmu, bardzo proszę. I nogi. A na nodze jest kolano, a na samym zobacz, mamy jeszcze oczy, usta, usta. No to proszę bardzo i ciągniemy. Poczekaj. Jeszcze raz. Proszę, naciskamy. Gdzie te usta będą, no? No. Czy w dobrym miejscu, czy jeszcze troszkę niżej? No, zobaczmy, sprawdźmy, zobaczcie, czy dobrze Zuza ułożyła usta. Zuza, odsłon. Zobaczmy, czy dobrze. Przyjdzie do niego, chodź Zuza. Jura już była przed chwilą, teraz Zuza, Jura przyjdzie za chwilkę. No, a może Martynka się zdecyduje, poczekaj, tutaj złapiemy i ciągniemy. No, ciągnij to ucho, ciągnij, gdzie to ucho będzie. Brawo, zobaczmy, czy jest drugie ucho. Pięknie! Teraz postaram się namalować Julii. Odrysować jej głowę. Ale będzie uśmiechnięta ta buzia, ciekawa, zobaczcie. No słuchajcie, były usta, to co teraz będzie? Nos! Kto przyjdzie dorysować nos? Rysuję nos. Nos, ale gdzie ten nos będzie, Zuza? To tu, na pewno tu? Na tu. A, no właśnie, tu w tym miejscu. No, nacisnę. No jest, jakiś nosek wyszedł. Brawo dla Zuzy.
No i czegoś mi jeszcze na tej głowie zabrakło. Uszy. No, uszy. Świetnie. Kto przyjdzie uszy pracować? Jula, proszę. Chodź. Wskakuj do góry. Jedno ucho będzie z jednej strony. Julia. Tak. I z drugiej strony. No i to jest tak naprawdę. Dziękuję Państwu bardzo.